stan rzeki Warty na wysokości mostu świętego Rocha na dzień 22 lipca 2020 roku 132 cm. Żyjemy już w zasadzie w mieście bez rzek. Część z nich już dawno została skanalizowana i płynie pod naszymi domami, drogami i sklepami. Część z nich skarłowaciała i pełna zanieczyszczeń ledwo o ledwo płynie. Warta już niedługo osiągnie krytyczny stan poniżej metra. Nie jest to jednak problem lokalny. 76% polskich rzek zostało uregulowanych, zabetonowanych. Nie nauczyliśmy się niczego o powodziach 97 i kolejnych. Ponad połowa fauny rzecznej jest zagrożona wyginięciem. Nieustannie zanieczyszczamy rzeki. W zeszłym tygodniu ofiarą padła Barycz. Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Źródła Baryczy znajdują się 7 km od mojej rodzinnej wsi. To jest ostatni moment, kiedy możemy coś z tym zrobić. Albo możemy się z tym pogodzić i wspólnie pożegnać nasze rzeki już dziś. Thank you.
Thank you.
Wojtek ma taką gitarkę czerwoną. Taka sama, tylko że czerwona. Taką czerwoną, taką całą czerwoną ma i tak gra na jej. Dyn, 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 dyn. Jak sobie są gitara, to ja nie wiem. Mały piesek, widzę. Tata piesek jest. Taki piesek, taki ładny. Ja taki nie chcę mieć. Move now.
Gówna! 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 Yeah!
Thank you.
Thank you.
Yes, you're right.
Thank you.
Thank you.